Witajcie moi drodzy w trzeciej części dotyczącej hipnozy, czyli ja prowadzę mój dialog, w którym opowiadam Wam na temat hipnozy i jak ugryźć wszystko, co związane jest właśnie z hipnozą, żeby to zabawnie zabrzmiało. Z tej strony oczywiście Soul Voice i serdecznie Was zapraszam do słuchania również innych filmów. Ok, w ostatnim filmie, z drugim z tej serii, skończyliśmy rozmawiać na temat hipnozy i zagrożeń, to znaczy nie skończyliśmy, bo chciałabym skończyć, ale jeszcze nie skończyłam, więc chciałam tutaj dopowiedzieć, że różne niehipnotyczne metody wpływu okazują się mieć większą, słuchajcie, właśnie skuteczność, jeśli chodzi o budowanie właśnie takiej podatności na różnego rodzaju naszą sugestię, niż hipnoza. Co za tym idzie? A przynajmniej tak jak to wygląda, gdy porównać w ogóle te metody eksperymentalne, i chyba na tym skończyłam, bo taki sobie zrobiłam zapisek. W hipnozie, kochani, osoba nie ma świadomości i może ją wykorzystać. Słuchajcie, no, czy słyszeliście taką bzdurę? Jeszcze raz powtórzę. W hipnozie osoba nie ma świadomości i można ją wykorzystać. No, super. W tym argumencie może kryć się ziarno prawdy, ale zostały odnotowane przypadki, gdy poddano hipnozie sprzedawców, na przykład w sklepie, po czym okradziono sklep. Kilka takich sytuacji nagrały oczywiście kamery przemysłowe. Warto jednak zauważyć, że podczas całego procesu nie nastąpił żaden kontakt fizyczny ze sprzedawcami. Okradziono sklep bez dotykania oczywiście sprzedawców. Nie ma natomiast żadnych dowodów na to, że osobę w transie można, kochani, wykorzystać seksualnie bez jej na przykład wiedzy czy na przykład z większą uległością z jej strony w stosunku do tego, jak zachowywałaby się w normalnym stanie, słuchajcie, świadomości. Oraz takie zdanie: w hipnozie można osobie wmówić fałszywe wspomnienia. Co wy na ten temat myślicie? Czy w hipnozie można osobie wmówić fałszywe wspomnienia? Ten argument jest niestety, moi drodzy, prawdziwy. Faktycznie zdarzało się tak, czy też zdarzały się takie przypadki, zwłaszcza stosowane przez różnych zwolenników, jakby tu powiedzieć, porwań przez UFO czy wypieranych molestowań seksualnych w dzieciństwie. Jednakże jednocześnie, gdyby tutaj zakończyć ten punkt, byłaby to półprawda, powiedziałabym. Współczesne badania nad pamięcią pokazują bowiem, że fałszywe wspomnienia można wmówić każdej osobie, również pozostającej w stanie pełnej świadomości. Nie wiem, czy wiecie. Kluczem do budowania fałszywych wspomnień jest tutaj specyficzny charakter naszej pamięci. Wbrew oczywiście powszechnemu przekonaniu, jest ona bardzo nieprecyzyjna i oczywiście zmienna. Co chciałam tutaj powiedzieć? Seanse hipnozy, słuchajcie, mogą po prostu łączyć trzy czynniki, które zwiększają skuteczność budowania fałszywych, niestety, wspomnień: regularne powtarzanie oraz skupianie, słuchajcie, uwagi klienta na wybranych faktach wraz z sugerowaniem, czy też sugerowaną ich interpretacją, a wszystko przedstawione przez na przykład osobę pełniącą rolę tak zwanego autorytetu może mieć na to wpływ. No cóż, takie zdanie jak: hipnoza jest przejawem czarnej magii i uczestnicząc w seansie hipnotycznym można zostać opętany. Och Boże, co myślicie? Hipnoza, kochani, jest normalnym zabiegiem stosowanym w psychoterapii klinicznej oraz w medycynie w roli terapii, kochani, wspomagającej między innymi anestezjologii. No cóż, wedle wszelkich znanych mi źródeł, żadna współczesna religia
nie uznaje medycyny ani żadnego zabiegu medycznego za przejaw czarnej magii. Istnieją wprawdzie religijne debaty na temat etyczności pewnych oczywiście zabiegów medycznych, jak chociażby aborcja, wykorzystywanie komórek macierzystych, ale moi drodzy, nie dotyczą one wedle mojej wiedzy niestety hipnozy czy też stety. I kochani, mogłabym teraz zrobić takie malutkie podsumowanie, ponieważ jest to trzecia część, żeby przypomnieć i jeszcze raz podkreślić, cóż to takiego jest ta hipnoza. Ta hipnoza, kochani, w prawidłowej nomenklaturze odnosi się do stanu, pamiętajcie, transu. Natomiast hipnotyzer jest związany z aktem indukowania tego stanu, moi drodzy, oraz jego badania. Osoba nazywana właśnie hipnotyzerem z kolei wywołuje stan hipnozy. Jest to również hipnoterapeuta inaczej, który wywołuje hipnozę podczas leczenia chorób na przykład fizycznych czy też psychicznych. I hipnoza jest, kochani, zmianą sposobu spostrzegania, musicie to wiedzieć, odczuwania i myślenia przede wszystkim. I działa, kochani, wskutek czyjejś tak zwanej sugestii. Ten stan tak zwanego transu właśnie charakteryzuje się wyjątkowym rozluźnieniem. Jeśli, kochani, zaś chodzi o techniki hipnotyczne, wspomnę tutaj króciutko również, bo myślę, że może Was to interesować. Możemy wyróżnić, słuchajcie, wiele technik hipnotycznych. Do jednej z takich najpopularniejszych należy właśnie metoda, która polega na skupieniu wzroku na konkretnym przedmiocie. Ta technika często wykorzystywana jest, słuchajcie, właśnie w filmach. Możemy tam zaobserwować, jak hipnotyzer przesuwa zegarek kieszonkowy tuż przed oczami osoby hipnotyzowanej. Ha! I celem właśnie tej metody jest to, by hipnotyzowany skupił się, słuchajcie, tak mocno na obiekcie, że zapomina o jakichkolwiek innych bodźcach. Ta technika była bardzo popularna we wczesnym okresie oczywiście stosowania hipnozy. Kolejną metodą jest, mówiąc w skrócie, wydawanie szybkich komend. Takie zachowanie ma doprowadzić do przeciążenia Waszego umysłu. Mocne komendy i przekonywujące hipnotyzer, które wykonuje, naprawdę działają. I wtedy właśnie hipnotyzowany tak jakby zostaje może hipnotyzowanemu przekazywana świadoma kontrola nad sytuacją. Do techniki hipnotycznej zalicza się również postępujące odprężenie oraz, słuchajcie, powiedziałabym, obrazowanie. Ta metoda wykorzystywana jest z kolei najczęściej przez psychiatrów. Ostatnią techniką, która przychodzi mi do głowy, jest również utrata równowagi, którą wywołuje się za pomocą rytmicznego, wolnego kołysania. Także, kochani, to tak bardzo w wielkim skrócie dla tych, którzy zainteresowani są właśnie tematem hipnozy. Mam jeszcze kilka ciekawostek, które chciałabym poruszyć, więc jedziemy dalej. Myślę, że to, co powiem teraz, będzie dość ważne i rzadko jest to słyszane. Ale kto Waszym zdaniem powinien uważać na hipnozę? Otóż, moi drodzy, hipnoza nie jest przeznaczona dla każdego. Pierwszą grupą, która nie powinna, słuchajcie, stosować hipnozy, są przede wszystkim kobiety w pierwszym trymestrze ciąży. Silne bowiem emocje matki wywołane, chciałam powiedzieć, hipnozą, mogą niekorzystnie wpłynąć na oczywiście rozwój jej dziecka. Hipnozie raczej nie powinny być poddawane także z dzieci do 14 roku życia, ponieważ grozi to powstaniem nieprzewidywalnych zmian osobowości u takich dzieci. Hipnoza nie jest przeznaczona również dla osób chorych psychicznie, słuchajcie, co jest bardzo ważne, bądź cierpiących na głęboką depresję. Powinny się jej również wystrzegać osoby mające padaczkę. Hipnoza nie jest również wskazana u osób
niewidomych, ponieważ zaburza to ich wewnętrzne widzenie, a także może, słuchajcie, prowadzić do nieprzyjemnych halucynacji. Myślę, że te informacje będą bardzo ważne, ponieważ rzadko niestety się o nich mówi. Musicie jednak pamiętać również, że każdy zabieg hipnozy to źródło niewiarygodnie silnych emocji, waszych emocji lub osoby poddawanej hipnozie, i nie można również w 100% nigdy przewidzieć, jakie ona wywoła tak naprawdę reakcje. Dlatego należy po prostu zachować umiar, ostrożność i do wszystkiego, kochani, oczywiście, jak to w naszym życiu bywa, podchodzić z rozwagą i zastanowić się, czy jesteśmy na tyle odporni, że chcielibyśmy poddać się takiej hipnozie, a jeśli tak, to najpierw zastanowić się nad problemem, jaki mamy i jaki chcielibyśmy się przede wszystkim, jaki problem chcielibyśmy przede wszystkim, kochani, rozwiązać za pomocą właśnie tej hipnozy, ponieważ to pomoże przyspieszyć nam nasz proces podczas przeprowadzania hipnozy i jest to naprawdę bardzo ważne. Bezcelowe hipnozy uważam, że raczej nie mają sensu. Chciałabym jeszcze, kochani, nadmienić, że hipnoza może również leczyć, w sensie, że może na przykład sprawić, że będziemy odczuwać mniejszy ból podczas operacji. Niektórzy bardzo dobrzy hipnotyzerzy naprawdę potrafią zniwelować ból pacjenta do tego stopnia, że pacjent czuje tylko lekkie muśrnięcie, bo cokolwiek musi czuć, ponieważ jest to bardzo ważne, żeby czuł czasami, więc lekarz nie może pozwolić, żeby nic na przykład nas nie bolało i wtedy taki hipnotyzer sprawia, że czujemy ból bardzo delikatnie. Jest to naprawdę niesamowite i na przykład dzięki hipnozie hipnoza może również pomóc, słuchajcie, kobietom w ciąży, żeby ich poród przebiegał bardzo mało boleśnie, żeby kobiety w ciąży nie czuły, powiedzmy, takich strasznych bólów porodowych, jak w rzeczywistości mogą czuć. I z tego, co wiem, takie kobiety w ciąży już od 8 miesiąca są przygotowywane do tego, czyli to nie jest tak, że rapu-capu i wszystko na już, tylko trzeba się do tego przygotować, bo oczywiście każdy człowiek jest inny i terapeuta czy też hipnotyzer musi sprawdzić, czy ta kobieta i w jakim stopniu jest wrażliwa po prostu na jego sugestie, dlatego jest taka możliwość, prawdopodobnie, słuchajcie, się sprawdza. Nie wiem, nie znam osoby, która przeszła po prostu przez taką terapię, dlatego mogę tylko powiedzieć, że czytałam o tym w internecie i przekazać Wam po prostu informacje. Jak będziecie chcieli się dowiedzieć więcej, musicie po prostu poszukać wiadomości na ten temat, ale jest taka możliwość, żeby przeprowadzić poród z hipnotyzerem, który umożliwi Ci poród mniej bolesny, prawdziwy poród bez cesarskiego cięcia, po prostu bez odczuwania bólu, tylko powiedzmy tak będziesz czuła to jako jakieś musknięcie. No niesamowite, ale takie rzeczy są naprawdę możliwe. Cóż jeszcze? Hipnoza również może pomóc w odchudzaniu, ponieważ może spowodować, że będziesz jeść znacznie mniej, nie będziesz miała chęci na jedzenie i automatycznie z tego powodu możesz schudnąć, ponieważ działa ona na naszą psychikę, na naszą podświadomość. Więc można spróbować i znam przykłady osób, które w wyniku hipnozy naprawdę schudły bardzo dużo, a żadne metody inne po prostu nie pomagały. I jeśli chodzi jeszcze o hipnozę, to mogę polecić ją również dla osób, które mają problemy z różnymi nałogami. Przede wszystkim dla palaczy oraz dla nałogowych alkoholików lub tak zwanych narkomanów, osób, które mają problemy z przyjmowaniem narkotyków. Hipnoza naprawdę bardzo może pomóc tym osobom i znam osobiście przypadki wyleczenia osób z takimi problemami i do dziś te osoby po prostu nie nadużywają tych używek.
Nic ująć niż dodać. Macie tak dużo wiadomości, że myślę już, że tym odcinkiem zamkniemy temat hipnozy. Gorąco polecam Wam hipnozę oraz życzę Wam wszystkiego dobrego, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi i żebyście wiedzieli, jak radzić sobie macie ze wszystkimi swoimi problemami. No cóż, trzymajcie się, do usłyszenia. Pa, pa, cześć!